Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja nie lubię kręcić już teraz przy sztucznym świetle, no ale cóż, tak się dzisiaj złożyło, tak się zebrałam. A chciałam do Was przyjść, żeby tak sobie troszeczkę pogadać, bo dawno tak sobie beztrosko z Wami nie rozmawiałam i nie przychodziłam sobie pogadać. A czas najwyższy w końcu się pokazać. Dalej się tak nie umiem ogarnąć, bo jestem troszeczkę rozbita przez to, że pojechałam do Wrocławia na 3 dni i miałam mieć egzamin, który został odwołany. Bardzo byłam zła, bo wiecie, muszę pojechać jeszcze raz w poniedziałek, to znowu rozbija mój cały harmonogram, bo kolejne 3 dni jakby są zmarnowane. Oczywiście tamtych nie zmarnowałam, bo byłam na super biwce. Pozdrawiam moje koleżanki. Ale teraz będą zmarnowane, bo muszę pojechać, stracić czas, energię i znowu się stresować. I tylko w sumie nic nie robię, tylko się stresuję i robię zakupy. Nie no, żartuję, ale przychodzę do Was dzisiaj z holem, bo troszkę mi się rzeczy uzbierało. I chciałam Wam pokazać, co mam. Podzieliłam to sobie różnymi dziwnymi kategoriami. Ten hol. Ale chyba teraz na spontanie zmienię kategorię i pokażę Wam najpierw rzeczy niekosmetyczne. Tak. Tak więc pierwsze rzeczy to miały być rzeczy niekosmetyczne. Nie ma tego dużo. Bo byłam ostatnio na zakupach, kupiłam te spodenki w Zarze, które widzieliście w outfitie. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. Do tego kilka par kolczyków, ale to na pewno one się pojawiły w kolekcji kolczykowej. Kolczykowej właśnie. I dwa pierścioneczki. Też z Sixa oczywiście. Jeden jest taki. Tu ma takie oczko w kolorze łososiowym, perłowym łososiowym. Jest taki zdobiony. Mówię Wam, bo nie wiem jaki stan koloru Wy zobaczycie. A drugi jest taki. Z Paryżem. Nie wiem czy to widzicie. I dostałam od mamy taką rzecz. Wygląda tak. W środku wygląda tak. I to jest takie czarodziejskie cacuszko. Widzicie tą czerwień, mam nadzieję, tak Wam będę z daleka pokazywać. Które się rozkłada. Tak właśnie. I tu zawiesza na stół, a tu wiesza się torebka. Czyli jest to po prostu taki piękny wieszak na torebki. Oświetlenie się trochę polepszyło, jak myślę, mam nadzieję, widać. I oczywiście zapomniałam o jednej rzeczy, która też nie jest kosmetyczna, którą kupiłam dzisiaj. Jest to takie pudełko. Bo stwierdziłam, że moje kosmetyki oczywiście znowu mi się już nigdzie nie mieszczą. Więc tu sobie coś włożę, prawdopodobnie produkty jakieś do twarzy. Tak. Co dalej? Dalej pokażę Wam taka kategoria, co wyciągnęłam z szafki, która była w domu. Lub co dostałam od mamy, taka kategoria jest. Jest to dezodorant, bo moja mama kupuje hurtowo. I jeden ja sobie zakosiłam i przechwyciłam. Tak samo stało się z lakierem do włosów. I to jest lakier z Velli, lśniący kolor, który utrzymuje blask koloru włosów. Co dalej jeszcze? Aha! I wzięłam sobie tutaj, odłożyłam. Mama mi tak dała tutaj to pudełko. Z tego odłożyłam sobie sudokrem. Jeszcze wiecie co, bo ja tak sobie go odłożyłam, bo wiem, że dziewczyny go pokazują, ale zasadniczo jeszcze się nie zastanawiałam, do czego go będę używać, ale na wszelki wypadek już sobie odłożyłam, więc jeśli macie ochotę i używacie tego, możecie mi napisać, do czego tego używacie i co z tym robicie. Będę Wam bardzo wdzięczna. I dostałam od mojej mamy jeszcze taką rzecz, jaką jest Pantene, gęste i mocne włosy, szampon. Cały czas tu coś zmieniam i kręcę, ale już nie będę, postaram się. I kolejna rzecz. Jest to mydełko.
które moja mama przywiozła kiedyś z Morza Martwego. To jest taka narysowana błotna pani, jeśli to widać, ale raczej widać. I to jest takie mydełko, chcę wam je pokazać. Takie błotne mydełko o przedziwnym zapachu. Ja go kiedyś, słuchajcie, używałam, kiedy miałam problemy z trądzikiem. I teraz zaczęłam go znowu używać i powiem wam, co o tym sądzę. Nie wiem, jakie ono ma właściwości. Ja go kiedyś już używałam, ale zapomniałam. Słuchajcie, jak chcecie, to możecie sobie przeczytać. To na zielono. Prawdopodobnie jest to po arabsku, więc ja też nie mogę zbyt wiele zrobić. I ostatnio byłam we Wrocławiu na zakupach. Pojechałam do Maka po małą paletkę, której nie była, ale jeszcze nie rozpakowana. Już będzie w przyszłym tygodniu, na całe szczęście się jej doczekałam po nie wiadomo jakim okresie oczekiwania. I ci, którzy mnie śledzą gdzieś na Twitterze czy na Facebooku, mogą wiedzieć to, że super pani tam była, która w ogóle z sercem na dłoni do mnie wyszła. Siedziałam tam bardzo długo czasu, dużo czasu, i wszystko sobie pooglądałam. Pani nam wszystko pokazała i była bardzo super świetna, wpisała nas do super zeszytu. Mówię nas dlatego, że poznałam moją widzkę, nie tylko moją oczywiście, ale moją także, Anię, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo jej obiecałam, że ją pozdrawię. Więc Aniu, pozdrawiam cię, może jeszcze się kiedyś w Maku spotkamy. No i paletki się nie doczekałam, ale kupiłam kilka innych rzeczy. W Wrocławiu kupiłam sobie, znaczy to nie jest jakieś takie, słuchajcie, szczególnie wrocławskie, że musiałam to akurat kupić we Wrocławiu, ale tam kupiłam szampon Shaklee Baby Dream, 3 zł w Rossmanie kosztował, do pędzli go kupiłam, jest super. Kupiłam w końcu pierwszy swój, słuchajcie, w ogóle to jest, będzie się pewnie śmiać, ale kupiłam pierwszy w życiu produkt z Essence, nigdy nic nie miałam, i kupiłam sobie Shimmer Powder. To jest puder rozświetlający z Essence właśnie, i jest bardzo fajny, powiem wam. Ja jestem z rozświetlaczami niezbyt zaprzyjaźniona, ale z tym całkiem przyjaźnie się bawi. Ale jeszcze to nie jest to, czego szukam. Kupiłam hennę, którą pokazywała Basia. Link będzie gdzieś tu na dole. Gdyż zaraz znowu pomylę nick, tak jak ostatnio zrobiłam z samoukiem. Więc już nie ryzykuję. Więc kupiłam sobie czarną. Będzie do blopersu, żeby wiecznie wszystko leć. Czarną hennę tradycyjną do rzęs i brwi, żeby się zahennować, że tak powiem. Będę robiła tą hennę i zobaczymy. Basi instrukcję sobie włączę i na pewno dam sobie radę. I dalej są zakupy. A nie, jeszcze jest jedna rzecz. Słuchajcie, śpioch. Jej link też będzie gdzieś sobie, na dole pewnie. Pokazywała, że na iMac zakupiła sobie ten róż taki w płynie. Z Inglota konkretnie. Ja stwierdziłam, że ja też chcę mieć taki róż. I poszłam sobie do Inglota, żeby zobaczyć ten róż, bo wiem, że Make Up For Ever takie ma. Tylko że ich są bardzo, bardzo, bardzo napigmentowane i można sobie łatwo porobić plamy, znaczy taki lajk jak ja może, więc potrzebowałam czegoś, co jest tak średnio napigmentowane, i właśnie śpioch mówiła, że ten Inglot tak jest. Nie wiem, za ile ona go kupiła, ale pamiętam, że to było około 11 czy 16 funtów, a ja poszłam do Inglota. I słuchajcie, na kilka kolorów tego różu płynnego była promocja 50%, więc zapłaciłam za niego 16,50 zł. W kolorze jest 86. Bardzo fajny produkt, słuchajcie. Używałam, ojej, ale wiecie co, właśnie ma taką pompkę, która strasznie dużo
tego produktu wyciska. Mam nadzieję, że to widzicie. Bardzo fajnie warstwowo można go nakładać i się z nim pracuje. Super. No i teraz już są zakupy, które poczyniłam dzisiaj. Nie będzie ich dużo. Słuchajcie, w końcu znalazłam sklep, w którym będzie korektor z Deli do brwi. Na pewno po niego pójdę, jeszcze go teraz nie było. Kupiłam mojej mamie, która mówiła, że chce, a później się jednak rozmyśliła. Dobrze, że kosztowało tylko 5 zł. Taki ręczniczek z mikrofibry, więc na pewno mi się przyda. Taki jak już mam, ale mam taką myjkę, a teraz będę miała ręczniczek. W ślekarze za 5 zł, także nie jestem stratna jakoś wybitnie, chyba. Dalej kupiłam szminkę, bo mi naszła ochota na czerwoną szminkę. Rimmel to jest i to jest numer 160. Piękna, piękna, ekstra, super czerwień. Teraz będzie długa historia. Nie, tu najpierw zrobię krótszą historię. Nie, jeszcze krótszą historię. Kupiłam rzęsy sztuczne, które zakładam bardzo często na imprezki za 5,90. W tym samym miejscu, gdzie będzie żel do brwi. I w tym samym miejscu, gdzie, słuchajcie, znalazłam Dermacol. Byłam pewna, że on jest dostępny tylko na Allegro. Okazało się, że w sklepie był za złotych 20 zł. I myślę, że z przesyłką z Allegro, jeszcze tego nie sprawdzałam, ale myślę, że by mnie wyszło podobnie lub nawet więcej. Także zakupiłam w kolorze najjaśniejszym, żeby był do mieszania z innymi podkładami, z kremami i z różnymi innymi rzeczami. Jestem bardzo z niego szczęśliwa. Ale już dopiero dzisiaj go kupiłam i jeszcze go nie otworzyłam nawet. Ale po prostu super drogeryjka taka, słuchajcie, mają tam wszystkie takie kosmetyki, których nigdzie nie można znaleźć. To oni tam mają wszystko i po prostu uwielbiam tą drogeryjkę. We Wrocławiu na przykład takiej nie znam. I poszłam sobie do Natury i była tam promocja na cienie Kobo. Ale nie o tym, znaczy cienie Kobo ogólnie kosztują 18 zł. Były przecenione na 15. Ale ja znalazłam sobie taki mały koszyczek, czy coś to tam było, gdzie cienie z Kobo były jeszcze bardziej przecenione i różne błyszczyki z Rimmela i mnóstwo błyszczyków z Kobo, jeszcze pewnie tam wrócę. I pytam się, dlaczego to jest przecenione, a pani do mnie mówi, bo albo data ważności się kończy, albo są uszkodzone opakowania, albo coś w tym stylu. No i ja tu patrzę cienie Kobo za cenę 4,99. Znalazłam datę ważności, jest jeszcze bardzo długa, ponad rok, więcej, na więcej, do, pod koniec prawie 2012 się kończą. I każdy cień kosztował złotych 5, a normalnie kosztuje 1,18. Więc wzięłam 4 cienie i za cenę jednego mam 4. Żaden z nich, słuchajcie, sam w sobie nie jest uszkodzony, tylko ewentualnie faktycznie opakowanie. Nie kupiłam paletki Kobo, gdyż, słuchajcie, czekam na tą paletkę Maka. Będą teraz szybkie swatche, bo już wiem, że przekroczyłam czas. Więc tu jest ten łososiowy, złoty, biały, matowy, piękny i brązowy, super do brwi, czy do czegoś tamkolwiek. Po prostu już nie miałam gdzie słoczy robić, bo jestem cała posłoczowana. Ale dobra, to by było na tyle z moich zakupów. Słuchajcie, już nie będę na razie nic kupować, bo moja koleżanka leci do Anglii. Chciałam poprosić ją o kilka rzeczy, więc na to muszę mieć pieniążki. Jeszcze chcę kupić tą paletkę z Maka, więc na to muszę mieć pieniążki. No i za coś trzeba żyć, więc na razie się banuję ostro z zakupami. No a poza tym nie przesadzajmy, wszystko mam i nic mi więcej już nie potrzeba. Do szczęścia mi potrzeba wiele, ale tak, żeby egzystować, no nie potrzeba mi zbyt wiele rzeczy już. Także tyle.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do komentowania, do kciukowania i do subskrypcji bardzo zachęcam. Co Wam szkodzi mnie subskrybować? Może Anusz kiedyś coś powiem mądrego, to będziecie na wszelki wypadek mieli mnie w subskrypcję. Piszcie mi koniecznie, jakie chcecie oglądać filmiki. Śledźcie mnie na Facebooku, śledźcie mnie na Twitterze i pozdrawiam Was serdecznie.